Mój dziadek Jan Bejman, jako syn powstańca, mieszkał w Krasnojarsku na Syberii. Pradziadek był uczestnikiem powstania styczniowego. Walczył pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego. W Krasnojarsku jego syn Jan, a mój dziadek, zawarł związek małżeński z Konstancją z Rutkowskich. Dziadek Jan, tak jak i jego ojciec, pozostali na zawsze w krasnojarskiej ziemi. W roku 1922 moja babcia Konstancja z sześciorgiem dzieci powróciła do swojego rodzinnego miasta Płocka. Panie profesorze, jak to w ogóle było z tym powstaniem? Bo mówiąc szczerze, zainteresowałem się tą poprzez historię rodzinną i to wszystko zacząłem czytać. Jak to w ogóle było? Dziadek Konstanty był cieślą, stolarzem. Pracował w Krasnojarsku przy budowie obiektów mieszkalnych i nie tylko. Babcia Konstancja pracowała w kopalni złota. Wicek i Olek często przyczepiali się do wagonów towarowych i jechali do Irkucka, by kupić rzeczy, których w Krasnojarsku nie było. Powstanie styczniowe i Syberia bardzo ze sobą są związane. W moim pojęciu jest to i martyrologia, ale są i akcenty pozytywne, bo trochę nie wiemy, trochę mamy wątpliwości, czy to zesłano 20 tysięcy, czy 25, niektórzy mówią 40 tysięcy, ale nie ulega wątpliwości, że zesłano głównie osoby, powiedziałbym, wysokich lotów. A z jakich to terenów przeważnie byli wywożeni? O, to jest tam, gdzie było powstanie, tam byli zesłańcy. Dlatego też najwięcej chyba jednak tu od nas jest z Podlasia, tego siedleckiego. To Podlasie nam wadzi trochę, bo wówczas, gdy powstanie się toczyło, Podlasie to był teren za Bugiem, było Podlasie siedleckie. Tam powstanie wybuchło tak jak w centrum Kresa Polskiego, czyli 22 stycznia. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, kiedy rozpoczęło się powstanie, również na Podlasiu doszło do intensywnych starć zbrojnych. We wszystkich rosyjskich garnizonach stacjonujących na Podlasiu zaatakowano ich załogi, które, jak się okazało i czego można było się spodziewać, były bardzo dobrze przygotowane do walki, należycie uzbrojone, wyszkolone, wyekwipowane. O podjęciu i prowadzeniu przez powstańców zażartej walki zadecydowała postawa wszystkich warstw podlaskiego społeczeństwa, zaangażowanie w konspirację, a następnie aktywne uczestnictwo w walce partyzanckiej. Ta insurekcja styczniowa, to powstanie, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku, te walki rozgrywały się między innymi na Podlasiu. Według ustaleń historyków na ziemiach polskich stoczono około 1200 bitew i potyczek, natomiast na Podlasiu było tych walk 180. A sam Białystok, no bo on był największym miastem. Rzeczywiście w Białymstoku przebiegały bardzo w takim dużym natężeniu manifestacje patriotyczne. Zaczęły się już w 1961 roku, a przewodziła w nich młodzież gimnazjalna. To w ogóle można znów cały plan, że tak powiem, opowiedzieć o postawie młodzieży. Ale też były swoje tu kłopoty, bo nie zawsze była zgoda. Tą noc powstańczą, a więc w styczniu, były te walki dwa razy o Tykocin, Suraż, Stelbachowo, Mężenin. Potem następną taką próbą to była próba połączonych sił właśnie Zameczka i tych
powstańców podlaskich, prawdziwie podlaskich, jak wtedy mówiono, czyli tych, którzy przyszli zza Buga Siedleckiego. Doszło do największej bitwy na naszym terenie, dwudniowej, 6-7 lutego pod Siemiatyczami. Pierwszy dzień był zwycięski, to dowodził zameczek. Drugi, gdy już siły były połączone, ale zabrakło dobrego porozumienia, dobrej koordynacji działań, niestety bitwa przybrała obrót niekorzystny dla powstańców, zakończyła się klęską. Panie profesorze, jesteśmy tutaj na Szubienicy. Skąd to miejsce, dlaczego, jak ono w ogóle się wiąże z powstaniem styczniowym? Sam termin Szubienica jest oczywisty i to są wcześniejsze dzieje choroszczy. Często tak bywało, że pod miastem, jeśli było wzgórze, to tam stała Szubienica, na której wieszano złoczyńców. Ale to już te czasy minęły, wzgórze zostało i carscy, nie wiem, czy to żandarmi, czy miejscowa władza carska, wykorzystała, żeby tu znów wrócić do wieszania. Tym razem wieszano właśnie powstańców, ale nie tylko wieszano, bo także w okolicy rozstrzeliwano, na przykład na zastawiu. Znajdujemy się w Choroszczy, w dzielnicy Choroszczy, zastawie pierwsze, tak zwany dawny wypust. Te miejsce, w którym my jesteśmy, to właśnie upamiętnia trójdzielne godło powstańcze, symbol korony Litwy i Rusi, o te ziemię, które walczyli powstańcy. Poległym powstańcom 1863 roku, Ksawerymu Markowskiemu, a więc dowódcy partii powstańczej, Kazimierzowi Grzybko, Cieśli Łotowskiemu oraz Janowi Markowskiemu, który poległ pod Mężeninem. Można powiedzieć, że w noc powstańczą, w styczniu 1863 roku. To powstanie było najdłuższe ze wszystkich. Trwało co najmniej 18 miesięcy, a jeśli jeszcze uwzględnić późniejsze wydarzenia, chociażby śmierć księdza Stanisława Brzuski, to będzie jeszcze więcej tych miesięcy. Bitew, potyczek, starć naliczono do tej pory, mówiono 1200, teraz już historycy mówią około 1300. Do tego oddziałów 800. I taką statystykę można dalej powtarzać. Żadne inne powstanie nie ma takich tutaj wyników. Ale to jest ważne, a moim zdaniem jednak nie najważniejsze. Najważniejsze to to, że to powstanie nie odbywało się jakby hermetycznie. Albo tylko w miastach, albo tylko jakieś wielkie bitwy. Jeśli chodzi o Białystok, to oczywiście był tam silny garnizon carski, między innymi Kutuzowski Pułk Piechoty, sztab dywizji generała Zachara Maniukina, który robił te ekspedycje karne, między innymi pobliskie Dzikie, Jaworówkę. Tam były one palone, ludność wywożono na Syberię. Można zadać pytanie wynikające z naszego patriotyzmu lokalnego, a to pogranicze Korony i Litwy, białostockie, podlaskie, czy ono także zapisało się jakby na miarę swoich możliwości w powstaniu styczniowym. Myślę, że oczekiwano zarówno w Warszawie, jak i w Wilnie, że te tereny będą ogniwem pośrednim między właśnie Litwą i Koroną. Że tak jak było w powstaniu kościuszkowskim, jak było w listopadowym, to będzie łącznik w ramach dawnej Rzeczpospolitej obojga narodów. Mówiliśmy tu o dużym wysiłku, mówiliśmy o bitwach, jesteśmy na terenie Szubienicy, ale chyba jednak nie do końca, co się stało tak, jak marzyli przywódcy i dowódcy powstania. Jakie były przyczyny, że trochę słabi, że jednak to ogniwo pośrednie nie działało tak dobrze. Myślę, że trochę zawiodło nas Grodno, jeśli tak można powiedzieć, bo te tereny należały do guberni grodzieńskiej. Powstanie w Grodnie rozpoczęło się w marcu. Doszło do niezrozumiałego do końca incydentu, kiedy chyba wskutek zdrady, pewnie maszynisty, powstańcy zajęli miejsce w pociągu, ale pociąg został na stacji, a lokomotywa odjechała i to był taki cios, który zaważył na słabszej jakby aktywności Grodna. Na pewno trzeba wspomnieć Konstantego Kalinowskiego, bo to była też postać z pogranicza, który
postawił głównie na chłopów. W oddziałach zbrojnych, wiadomo, byli głównie mężczyźni. Natomiast sukces w tworzeniu państwa to także i cywile, w tym kobiety. Na przykład szpitalnictwo, edukacja, która też odbywała utajniona, to głównie kobiety. Czyli jest to dowód, że powstanie było powstaniem ogólnonarodowym. Próbowano nam wmawiać w pewnych okresach czasu, że to ostatnie powstanie szlacheckie. Tak, to prawda, że udział szlachty, drobnej szlachty, na naszych terenach było ich dużo, był znaczący. Ale to także udział właśnie nie tylko mężczyzn, a jeśli mężczyzn, to także i tych z miast. A to jest to nasze małe Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej. Maleńkie, ale pokazuje to, co się udało odzyskać tutaj właśnie w lesie. To udało się pokazać to, co Puszcza przez wieki zachowała, przypomnieć o ludziach i wydarzeniach, które tutaj się rozegrały, a o których często już pamięć gdzieś tam zniknęła. A tym, co najważniejsze w tej naszej wielkiej izbie, są powstania. Powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. I tak na przykład tutaj mamy ekspozycję przedmiotów, które znaleźliśmy podczas poszukiwań na terenie obozu w Budzisku, powstańczego obozu w Budzisku, bo po bitwie pod Waliłami rozproszeni powstańcy na nowo się koncentrowali właśnie w tym Budzisku. I było o tym wiadomo, bo pamiętnikarz Ignacy Adamowicz opisał to miejsce, tylko nikt nie mógł go znaleźć, nikt nie mógł trafić, a nam się to udało dzięki wskazaniu emerytowanego leśnika, pana Makarewicza, który pamiętał, że ojciec mu pokazywał, że tu stali właśnie powstańcy. Przy ciosach ruskich powstańców niespodziewanie zaszli. Ruski mieli karabiny, Polaki do boltówki nabiwali. Roboty przy nich, nasypie prochu, kołczem zabije, szumpołą posztura, znowu szlaftki. Potem zatnie, a pokąd oni nabiją to do boltówki, to ruski nasiekli ich. Wyskoczyli ta łąka, a ruski jak dali z lasu, to i nakładli. Który tam pada, który nie, to do lasu. A soldaty z tych pobitych dawaj pierścionki złote, zegarki zdzierać. Polaki zeszli się znowu, obeszli ta łąka naokoło, jak dali ze wszystkich stron, wpędzili do bagna. To ojciec mój mówił. On stał przy moście, jak powstańcy sześć fur sznyli wjeźli. Udało nam się odtworzyć tego miejsca obozu, udało się odnaleźć artefakty, przedmioty, które powstańcy podczas pobytu, który trwał 17 dni, zagubili te przedmioty albo wyrzucili jakoś nieprzydatne. Udało się na przykład odtworzyć miejsca ognisk, bo to było bardzo charakterystyczne. Przy ogniskach odlewali kule, no, mieli tę broń, do której kule trzeba było odlewać. I to wszędzie na postojach i w obozach robiono. Odcinając te kule gdzieś od formy, bardzo często właśnie one gdzieś upadały w kręgu wokół ogniska. Gdzieś też tam ołów się rozlał, nie trafił w formę. I to było bardzo charakterystyczne, że tam, gdzie były kręgi tych zagubionych kulek ołowianych, gdzie były jakieś inne dobre przedmioty, monety, jakieś tam elementy wyposażenia, wiadomo było, że pośrodku było ognisko. I tutaj styczniowi, no to byli cywile, którzy szli do lasu po to, żeby walczyć z wrogiem, ale też nie byli przygotowani. No, dali to, co potrzebne im było, żeby w lesie przetrwać. I tak na przykład mamy tutaj masę scyzoryków noży znalezionych, jakieś siekiery, jakieś sztućce, elementy od odwozów. Tutaj ciekawostka, resztka harmonijki ustnej. Takie blaszki, niepozorne blaszki. Okazuje się, że one zachowały jeszcze liternictwo polskie, że archeolog zidentyfikował je jako właśnie resztki harmonijki ustnej. No to też taka rzecz niezwykła. Witaj, cóż za spotkanie, po raz kolejny. A to jest Staszek, który poznaje historię. Oglądaliśmy kule w gablotkach, a tutaj mam w dłoni kilka takich typowych, jakie tam na połowisku można było znaleźć. Są i te starego typu, takich kul używali powstańcy listopadowi jeszcze. Ale to typowe są o te właśnie, te trzy. To są typowe tak zwane belgijskie kule sztucerowe, których używała w czasie powstania styczniowego armia rosyjska. Walka na śmierć i życie. Nie brano rannych. Nie, wszelkie metody były dozwolone, byle zabić przeciwnika.
To wiesz co, Stasiu, muszę Ciebie trochę zaskoczyć, ale tak naprawdę to się znajdujemy na terenie zachodniej Grodzieńszczyzny. Te tereny należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedy Polska straciła niepodległość, to była gubernia grodzieńska. I to, że to była Litwa i Grodzieńszczyzna dawna, to przekazuje to pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskim w latach 1863-64 autorstwa Ignacego Aramowicza. Ignacy Aramowicz był skarbnikiem w oddziale Juliana Ejtminowicza. To był oficer rosyjski, który w czasie powstania styczniowego zbiegł z garnizonu białostockiego i razem z Onufrym Duchyńskim i Walerym Wróblewskim, szefem szkoły jegierskiej, tak go tytułowano, organizowali ruch powstańczy na tych właśnie terenach. I we wsi Sokołda, dokładnie to jest obecnie pod Sokołda, w karczmie ogłosili swój akces do powstania styczniowego. I tutaj musiano odczytać, bo tak to wszędzie jest w różnych zapiskach, różnych pamiętnikach, że przede wszystkim w pamiętniku Ignacego Aramowicza jest informacja, że tutaj odczytano manifest rządu narodowego. I taki manifest jest wszystkim nam znany. On nosi datę 22 stycznia 1863 roku, w którym czytamy: nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy. Porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Polska nie chce. Nie może poddać się bezspornie temu sromotnemu gwałtowi pod karą hańby. Przed potomnością powinna stawić energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione gorącą miłością ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i pomoc Boga, przysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc, narodzie Polski, za nią! I Rosjanie maskowali miejsce pochówków. Zrzucano na jakiś tam dołów, zakopywano, pamięć ginęła. Jest taki przypadek w Siemiatyczach, co szczególnie jest charakterystyczny i wręcz niezrozumiały. Tam zginęło w walkach, niektórzy mówią 500. Chodzi o drugi dzień walki. Może nie będzie 300, nie będzie 400. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie zostali zagrzebani. I w poniedziałek nad ranem, to było 27 kwietnia, i tutaj cytat: przechodząc trakt białostocko-kryński, rozłożono ogień, trzem zdrajcom odczytano protokół śledztwa i trzy trupy zawisły na jednym drzewie. Dochodzimy, wiesz co, do takiego miejsca, to jest galeria leśna powstańców styczniowych, a miejsce nie jest przypadkowe, dlatego że tradycja lokalna mówi, że na tym dębie tutaj powieszono na jednym z konarów trzech powstańców. Prawdopodobnie byli to zdrajcy, bo kronika Aramowicza Ignacego mówi, że właśnie gdzieś w tych okolicach powieszono zdrajców. Dziadek dostał ostudy, taką wysypkę na ręce. Powieźli go do Krzemiennego, do Agaty. A po drodze na krzyżówce do Konnego stał stary taki dom. Jadą, dojeżdżają do dęba, a tam pełno rosyjskiego wojska. Kozaki na koniach nie dają przyjazdu. Pod dębem stoją sanie, a na ich trzy razem związane ludzi. Żołnierz założył im jedna pętla na szyi i poganiał koni. Oni powiesili się, drgali, nie mogli skonać. Kozaki łapali za nogi i wieszali się na nich. To byli mitężniki i one jest pochowane po drugiej stronie gościńca. Tam chyba jeszcze krzyż jest. Mamy do czynienia tutaj z pewną taką zagadką. Możemy tylko interpretować. Także interpretacja jest taka, że to tutaj, zgodnie z tym, co przekazał Ignacy Aramowicz, powieszono trzech zdrajców. Tablica nam pokazuje, że 15 w sumie zginęło, zostało rozstrzelanych. Zatem dlaczego? Dlatego, że oni poszli do powstania, to byli głównie ziemianie okoliczni,
No, wzorcem takim najwspanialszym jest Kazimierz Kobyliński. Rodzina z kolei Trochimowiczów, to taka bardzo stara, unicka, z parafii unickiej, z Supraśla rodzina, która przekazała taką informację, że jeden z rodziny Trochimowiczów, kiedy była miecież, czyli z języka rosyjskiego miecież, czyli bunt, poszedł do tego oddziału powstańczego i już nie wrócił. A kilkadziesiąt lat później, to było w dwudziestoleciu międzywojennym, pod Cieliczanką, w jednej z bartnych sosen, kiedy ścięto tą sosnę, znaleziono tam rogatywki powstańcze. Podobnie zachowali się inni ziemianie, chociażby z Czaplina, z Zacisza, z innych okolicznych majątków. Do tego doszli, powiedzmy to, ludzie miejscy. I to jest ważne, bo w takim stereotypie powstanie styczniowe to przede wszystkim drobna szlachta, owszem, ziemiaństwo, księża, nie wiadomo czy chłopi, to jest wielki temat dyskusyjny, a ja chcę dopowiedzieć, że bardzo wielu z miast poszło. I to głównie ludzi młodych, poczynając od gimnazjalistów, od studentów, ale także w Białymstoku mamy tego przykłady, ludzie wolnych zawodów, także rzemieślnicy i tu także z Choroszczy. A teren był szczególnie trudny, bo to były wówczas własność Moesa, a więc dużo Niemców, dużo Żydów, stosunkowo mały procent Polaków. Niemcy nie poparli powstania. Żydzi różnie, jedni tak, inni nie. Więc działanie powstańców było tu szczególnie utrudnione. Natomiast upamiętnienie na Szubienicy zaczęło się właściwie w latach 60., gdy mówiono, że trzeba upamiętnić, w końcówce lat 60., ale potem prace tak ruszyły z pełną już siłą dopiero w latach 80., zakończyły się w 89., gdy miejscowi entuzjaści, patrioci, przewoził im Jan Adamski, niestety już nieżyjący, możemy wymienić wielu innych, zdecydowali, że najpierw postawili tu krzyże, no a dzisiaj mamy wspaniałe właściwie mauzoleum. Wszystko zaczęło się gdyby od tego miejsca, bo z opisu powierzy wynika, że ten oto pastuszek, powstaniec przebrany za pastuszka, doniósł rzekomo o jeżdżących się, można powiedzieć, powstańcach wycofujących się, których podał jakąś tam abstrakcyjną liczbę, pojechał do Pietkowa, doniósł do wojsk rosyjskich i zaczął jak gdyby uciekać przed nimi, że bał się, że zostanie jak gdyby zabity. I oni w ślad za nim ciągnęli przy lesie, przy Brzeziniakach jak i gdzieś i wpadli centralnie w zasadzkę tutaj, która gdzieś w tych miejscach mniej więcej mogła być rozlokowana. Bo jak opisane jest w pamiętnikach, że wojska ulokowane były między wsią Łukawica, Zalesie i Topczewo, na granicy, za terenami podmokłymi. Za tymi terenami, które tutaj widzimy, jak gdyby tam na lewo, już jesteśmy 20 metrów od miejsca, gdzie zna się dolinka. Wody gruntowe opadły o co najmniej 2 metry od tamtych czasów, czyli można by się sugerować, że oni byli tutaj z tyłu ulokowani, żeby z tej strony, wiedząc, że od Piotkowa może nadejść jakiś atak, byli z drugiej strony tego bagna i wprowadzili tutaj wojska rosyjskie w tą zasadzkę. Bitwa rozgrywała się mniej więcej gdzieś w tych polach tutaj. Ludzie poszukujący artefaktów wojen, militariów, szukali tutaj po tym terenie i wychodziło sporo pocisków broni czarnoprochowej, która mogła najprawdopodobniej być używana w trakcie tej bitwy. W sumie ten, jak to mówią historycy, profesorowie, epizod powstańczy trwał tyle samo, ni mniej, ni więcej, ile bitwa pod Waterloo, gdzie zginęło ponad 20 tysięcy koni. Było 50 zabitych żołnierzy nieprzyjaciela, zostali jakoś tam przedziesiątkowani, reszta gdzieś uciekła, ale mimo wszystko szarpanina trwała tutaj przez cały dzień do późnych godzin wieczornych. Na terenie naszej gminy, w okolicach wsi Pańskie, nastąpiła mała bitwa formującego się oddziału powstańczego z rosyjskimi oddziałami. Na początku wjechali kozacy, a później jeszcze dołączyła do tego piechota rosyjska. Powstańcy byli zaskoczeni tym faktem. Jak źródła podają, było masa informatorów, którzy donosili wojskom rosyjskim, gdzie się znajdują powstańcy, co robią. Zaskoczyli Rosjanie ich całkowicie i doszło do walki. Walka ta niestety zakończyła się tragicznie, gdyż
oddział ten powstańczy został rozbity i Rosjanie wzięli, część powstańców zginęła, część wzięli oczywiście do niewoli. Ja bym proponował, żebyśmy powiedzieli o kolejówkach. To były pierwsze na ziemiach polskich akcje na linie kolejowe, a wynikły z tego, że w grudniu 1862 roku uruchomiona została magistrala warszawsko-petersburska i nikt wtedy się nie spodziewał, że ona odegra tak ważną rolę w tym powstaniu. Oblicza się, że Rosjanie przewieźli tą koleją aż tam z terenów wschodnich co najmniej 120 tysięcy, bardzo dużo. I w związku z tym powstańcy od początku próbowali zablokować tą linię, żeby ten ruch ustał. Były różne sposoby tych blokad. Przede wszystkim próbowano niszczyć infrastrukturę kolejową. Na przykład zdobywano stacje, tak jak Łapy czy jak Krzyżew, i tam niszczono tory, niszczono zwrotnice, sygnalizacje. I to się udawało nawet na kilka dni wtedy zablokować. Ale były też i próby jakby ataku bezpośrednich na pociąg. To u nas już wprawdzie nie na Podlasiu, ale na Mazowszu, na pograniczu podlasko-mazowieckim odbyła się taka bitwa zasadzkowa na przelinii kolejowej pod Ketlanką. To jest rejon między innymi zarąb kościelnych, między zarębami kościelnymi, między Krzyżewem a Małkinią, żeby każdy wiedział. Tam 13 maja sprokurowano tak pozorowany atak na Małkinie. Wiedziano, że z Krzyżewa wyjedzie eszelon wojskowy z posiłkami, żeby pomóc tym w Małkinie, a w tak zwanym międzyczasie wysunięto podkłady spod szyn, miano nadzieję, że wagony się wykoleją, będzie wielkie zwycięstwo. Niestety zwycięstwa nie było, bo po pierwsze dróżnik zauważył, po drugie popełniono błąd i ustawiono powstańców tylko z jednej strony toru, nie chcę już w szczegóły wchodzić. To jest gablotka z zabytkami cząstką, zabytków właśnie pochodzących z pola bitwy pod Waliłami. Jest tego dużo więcej, ale to trzeba zakonserwować, bo ileś było wypraw. Pierwsza wyprawa 2010 rok, też jeszcze z Adamem Sikorskim, i to są plony tej pierwszej wyprawy, gdzie nie udało się właściwie tego pola bitwy odnaleźć, bo to też wielka, wielka zagadka była. Wiadomo było, że była bitwa pod Waliłami, czyli pod Pieleciosami, że była gdzieś tutaj, prawda, i wielokrotnie jeszcze wracaliśmy teraz, nawet właśnie niedawno skończyło się jeszcze zezwolenie na poszukiwania. Udało się znaleźć naprawdę mnóstwo przedmiotów, które tę historię opowiadają. Udało się już, tylko to nie jest spisane jeszcze, odtworzyć przebieg tej bitwy, a więc wskazać miejsca, wskazać jak to wszystko się odbyło, bo aczkolwiek jest opis pamiętnikarski, ale siłą rzeczy on nie jest tak dokładny, nie jest tak precyzyjny. Także w tej chwili o tej bitwie pod Waliłami wiemy dużo, dużo więcej. A z tych zabytków, które udało się odnaleźć, najciekawsze są chyba te, które pochodzą z takiego wozu pełniącego rolę kuźni. No bo powstańcy wywozili ze sobą to wszystko. Musieli mieć też narzędzia, różne przedmioty takie kowalskie. Wiemy z pamiętnika Adamowicza, że Rosjanie w pewnym momencie wpadli na centralne pozycje powstańcze, uprowadzili wozy. A ponieważ znajdowali się pod ostrzałem powstańców, to wycofywali się w wielkim pośpiechu, wąską, grząską, błotnistą ścieżką. Prawdopodobnie na tej ścieżce taki jeden wóz uprowadzony im się wywrócił, dlatego że oprócz elementów żelaznych pochodzących z okucia do tych wozów, w bagnie znalazło się i przetrwało do naszych czasów to, co na tym wozie było, przynajmniej jakaś część. A były tam na przykład podkowy. W momencie znalezienia one spięte jeszcze razem były. Widać też te podkowy różnej wielkości, bo ile Rosjanie, no to musieli mieć jako wojsko regularne te konie wyrównane pod względem wielkości, no to u powstańców były różne i chłopskie koniki, te małe podkówki, prawda, do chłopskich jakichś koników. To była ta sztaba ołowiu. Też ciekawostka, bo jest nacięta. Cieniutki plasterek, tak, żeby łatwo się stopił gdzieś nad ogniskiem, żeby można było z niego kulę odlać. I tak sobie wyobrażam, że ten kęs nie został docięty, ponieważ zaatakowali Rosjanie. Drugi raz ich kozaki nadjechali. Pobili już ruskie Polaków. To ten generał jeździł na koniu w jedna, w druga strona. Tego konia zadziera. Spasibo wam, rybiat. Spasibo wam, soldat. Thank you.
jest właśnie uroczysko Budzisk, parę kilometrów stąd. I tam między 12 maja a 1 czerwca skoncentrowali się po przegranej bitwie pod Waliłami ponownie partia Duchyńskiego, Wróblewskiego i Ejtminowicza. Mieszkańcy Zaścianka Jaworówka w powiecie białostockim na samym początku polskiego powstania udzielali wsparcia powstańcom. Za taką przestępczą działalność szlachty z Zaścianka Jaworówka, z rozporządzenia naczelnika kraju, domostwa ich wraz z budynkami gospodarczymi 6 sierpnia mają być spalone do gruntu przez oddziały naszych wojsk pod dowództwem wojskowego namiestnika tego powiatu. To wszystko się ciągle gdzieś na tych terenach dzieje i ta świadomość nasza tutaj na tym jest budowana i jest jakby ta ciągłość w tych 160 lat do dnia dzisiejszego. W tym miejscu mamy napis, który ni mniej, ni więcej przemawia do ludzi wszystkich, obojętnie narodowości, religii. Jest to bardzo otwarty tekst, który mówi w ten sposób. Kimkolwiek jesteś i dokąd zmierzasz, człowieku, idź drogą pamięci, prawdy, przejrzystej tożsamości, wiary pełen nadziei i miłości. Kamienie, po których stąpasz, będą świadkami na sądzie o klucz do wieczności. O tobie przemówią w przyszłości. Spalenie miejscowości odbyło się w ten sposób, że spędzono ludzi pod pretekstem jakimś, do końca nie wiadomo jakim. Wypędzano ludzi z domów. Z Pietkowa, do Pietkowa zwożono całe dobro, jakie było, grabiono, a niektórzy żołnierze ostrzegali i mówili, że bierzcie więcej, bo nigdy tutaj nie wrócicie. Ludzie sobie sprawy nie zdawali, bo nie czuli bardzo więzi, jak gdyby z tą winą, nie czuli się winni, ale Łukawica jako miejscowość zamożna została wytypowana przez ten dekret Morawiewa i tutaj wykonawcą rozkazu był niejaki Borejsza. Po kilku żołnierzy piechoty jazdy wpadło z osobna do każdego domu i poczęli wypędzać z domów wszystkich bez wyjątku mieszkańców. Wszyscy myśleli, że to do męskiej tylko odnosi się płci. Mężczyźni zaczęli wychodzić, a żołnierze zatrzymawszy ich wyganiali także kobiety i dzieci. Pomyśleć, że na tych łąkach lat temu 160, tak, stała przez 3 dni cała masa ludzi i wikła tam w deszczu i tak dalej, prawda? Jak się okazało z opisów, że na skraju wsi byli spędzeni ci ludzie, wyprowadziliśmy tutaj taką analizę z panem magistrem Wojciechem Płońskim, który notabene zrobił magisterium na temat Łukawicy, prawda? Z tych kamieni ułożyliśmy tutaj, w tym miejscu, postanowiliśmy zrobić pomnik i umiejscowić tutaj ten pomnik w miejscu, które najbardziej jest oczywiste, że w tych łąkach podmokłych, gdzieś ci ludzie tutaj byli spędzeni i przez te 3 dni, wskutek tego pomocy i udziału powstaniu życiowym, zostali skazani na tą wywózkę, tak? Na to wygnanie, w sumie 7 miesięcy szli piechotą aż za Ural, tak? Fascynuje mnie ten okres i to wydarzenie, ponieważ jest mało zbadany. Mamy zespół taki archiwalny w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym. I tam doszedłem do ciekawych informacji dotyczących Krynek, Odelska. To są te teraz miasteczka, które Krynki są w Polsce, Odelsk już jest po stronie białoruskiej. Raporty rosyjskie mówią wprost, że tam
powstańcy rządzili. Tam tereny te były niejako wyzwolone spod władzy carskiej. Powstanie styczniowe, chociaż tu już jest czwarte pokolenie dzisiaj, to ciągle żyje też w niektórych rodzinach. Przykładem wasza rodzina. Żyje w parafiach, żyje w szkołach. To jest, można powiedzieć, fenomen, mimo że czasy między powstaniem a współczesnością były przecież i sprzyjające, i niesprzyjające. Bo Piłsudski rzeczywiście oddał honor powstańcom, chociaż był krytyczny wobec niektórych działań powstańczych. Ale były takie czasy jak PRL, kiedy o powstaniu mówiono tylko w powoływaniu się na rolę chłopów i współdziałanie z Rosjanami. Przetrzymaliśmy te różne zakręty historii. To jest właśnie miejsce upamiętniające najprawdopodobniej tą bitwę. Tutaj można powiedzieć, że na prośbę mojego stryja, na prośbę mojego wujka, historyka, z moim przyjacielem Adamem postawiliśmy ten krzyż. Wyszliśmy tutaj po zmroku, jakoś troszeczkę wykopaliśmy głęboką dziurę, gdzieś tak na 1,5 metra nawet. Przygotowaliśmy mniej więcej jakiś tam troszeczkę teren i postawiliśmy ten krzyż. Mówimy najczęściej, mając na myśli powstanie, o bitwach. Mówimy o martyrologii powstańców i słusznie. Rosjanie na przykład wykazali się w powstaniu wielkim barbarzyństwem. I tutaj właśnie pod wsią Chorodnianką Rosjanie zamordowali parę narzeczonych, którzy przekazywali informacje dla oddziału powstańczego. Dojedźmy do tego miejsca, gdzie właśnie rozegrała się ta tragedia. Ten krzyż tu mogiła jest. Tam sąsiady wyrżnęli rok 1863. Mamy was! Ruskie soldaty, to taka para przygnali, że to niby szpiony, czy ja, przygnali, żeby zastrzelić. Ona nazbierała kwiatków i dała temu chłopu. Nie dali sobie oczu zawiąz. Te soldaty nie mogli strzelić. Oficer soldat frugał, lał po pyskach, a potem sam z rewolwera zastrzelił. To, kim dzisiaj jesteśmy, to powstanie styczniowe tłumaczy. Ono porządkuje pewne nasze wartościowania, pokazuje nam wzorce. Bardzo dobitnie to określił Józef Piłsudski, który też miał w rodzinie powstańców ze Żmudzi, który mówił tak, jak się rodzi dziecko z nowego pokolenia już Polski niepodległej, to ma w sercu wypisane cztery cyfry, 1863.